Jesteśmy właśnie w Body Art Fusion. Jest to wyjątkowe studio aktorskie położone w centrum Poznania. Przyjrzyjmy się zatem jego ofercie i zobaczmy zmagania młodych aktorów na scenie. Co różni wasze studia od innych? Tak do końca powiedzieć nie mogę, bo nigdy nie byłam w innych studiach tutaj w Poznaniu, ale mogę powiedzieć, co na pewno u nas jest innego niż jak na przykład patrzymy w program innych. U nas staramy się wszechstronnie kształcić aktorów, więc mamy ogromny wybór różnych zajęć. Prowadzimy zajęcia i wieczorami, i w trakcie tygodnia, i weekendy, więc kto ma czas w weekend, może przyjść w weekend, kto ma czas w poniedziałek albo czwartek, może przyjść w trakcie tygodnia. Mamy 11 różnych kursów, więc osobno można chodzić na śpiew, osobno można przychodzić na pracę z tekstem albo pracę do spektaklu, osobno na pantomimę, albo wziąć taki cały pakiet, cały kurs aktorski, który wszechstronnie rozwija, gdzie jest i śpiew, i rytmika, i akrobatyka, i tekst, wszystko. A jaka jest historia tego miejsca? Historia tego miejsca, najpierw powstaliśmy 5 lat temu w Toruniu. Tam narodził się ten pomysł i zaczęłam prowadzić warsztaty w klubie studenckim. No i z czasem przenieśliśmy się do Poznania, większe perspektywy tutaj i działamy dalej tu. W międzyczasie dużo podróżowałam, najpierw to było bardziej studio ruchu, teatru ciała, ale później byłam na kursie Strasberga i Stanisławskiego, więc to się rozwinęło bardziej w teatr dramatyczny. A dlaczego w Polsce jest tak, że szkoły państwowe teatralne są uważane za lepsze od prywatnych? Jak myślisz? Pewnie dlatego, że dają papier i mamy takie przeświadczenie w Polsce, że każdy potrzebuje tego papierka, że ma wykształcenie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych albo za granicą jest tak, że nie ma szkół aktorskich, takich 5-letnich, które dają tytuł jakiś. Tylko każdy jeździ na jakieś różne kursy z jednej techniki, z drugiej, zdobywa doświadczenie i w ten sposób staje się aktorem. A u nas trzeba się dostać do szkoły, nie mówię, że to jest źle, fajnie, ale są inne też metody kształcenia aktorów i my właśnie staramy się bardziej kształcić tak, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedzie się na jakiś kurs konkretny, czy to właśnie ze Strasberga, czy ze Stanisławskiego, czy Czechowa i zdobywa się różne umiejętności. Czyli tak jest teraz na Zachodzie. Jak myślisz, czy to przyjdzie do Polski? Coraz więcej osób chce zajmować się aktorstwem, a miejsc w szkołach teatralnych nie przybywa, więc myślę, że coraz więcej osób będzie próbowało w ten sposób zdobyć doświadczenie i umiejętności aktorskie. A co możesz nam powiedzieć o nadchodzących spektaklach i warsztatach w studiu? No, bardzo dużo dzieje się w studiu. Właściwie codziennie mam jakieś zajęcia i na pewno dalej codziennie będą różne zajęcia. Można jeszcze zapisać się i na zajęcia w trakcie tygodnia i będziemy robić drugi nabór na drugi semestr kursu aktorskiego weekendowego. No i będziemy grać też spektakle. Mamy w tej chwili 2 spektakle w repertuarze, które gramy regularnie i mamy w tej chwili przygotowujemy 2, właściwie 3 nowe produkcje. Właśnie trwa wigilia studia. Widzimy, dużo tutaj się dzieje. Chodźmy. Mamy zaświecenie? Oczywiście. Jak znalazłaś się w studiu i co możesz mi powiedzieć? Po raz pierwszy znalazłam się w studiu w 2010 roku. Przyszłam na krótkie weekendowe warsztaty za poleceniem kolegi. I tak bardzo mi się spodobało, że później przyszłam na warsztaty letnie, a później 2 lata na kurs aktorski. Tak, jestem już tutaj 3. rok. No i co mogę powiedzieć, jest wspaniale, jest wspaniała atmosfera, ogromnie wysoki poziom nauczania i to jest mój drugi dom. Właśnie kończymy kolejny odcinek, a ja idę dalej poszukiwać fajnych miejsc i fajnych ludzi.